Dzisiaj pogadamy sobie na temat bardzo ciekawego błędu na Steamie, dzięki któremu niektórzy mogli dostać przedmioty, których nie powinni i prawie w ogóle za nie nie zapłacić, także staw tutaj łapkę w górę, lecimy. A więc panie i panowie, tak jak na pewno wiecie, obecnie trwa coś takiego jak Steam Summer Sale / letnia wyprzedaż Steam. No i w dużym skrócie można sobie tutaj kupić różne gierki, czasem mocno przecenione, minus 90%, nie brzmi źle, umówmy się. Jest też tutaj kilka tytułów, które są warte naprawdę niewiele, typu kilka złotych, kilka groszy, no chyba mi uwierzycie na słowo. I bardzo ciekawa kwestia wyszła wczoraj do internetu za pośrednictwem pana Spiffing Breed. Jego oczywiście podlinkuję na dole w opisie. W dużym skrócie działa to w taki sposób, że wchodzicie sobie na tę wyprzedaż, macie widok listy i przykładowo bierzecie sobie coś, niech będzie za piątkę. O, swoją drogą, nie taka głupia jest ta gra, więc ten. Dodajecie ją sobie do koszyka, tylko bardzo ważne, żeby teraz sobie kontynuować zakupy. I teraz, kiedy ją mamy w koszyku, należy nie dopuścić do sytuacji, kiedy macie cokolwiek w balansie, bo w takiej sytuacji to zostanie zabrane z mojego balansu, tylko należy zrobić po prostu coś takiego, żeby mieć ten balans po prostu na zero. Kiedy macie ten balans na zero, wybieracie metodę płatności PayPal i odpalacie, że płacicie PayPalem. Wtedy wyświetla wam się nowe okienko, że płacicie właśnie PayPalem. Tutaj też zostało zresztą pokazane. I w momencie, kiedy to wam się pokazuje, wtedy dodajecie sobie inny przedmiot do koszyka, jakby odświeżacie tamto okno i w dużym skrócie dochodzi do sytuacji, w której zapłacicie tą mniejszą kwotę, a macie dwie gry razem. Czyli w tym przypadku zapłaciłbym 5 zł i 9 groszy, a być może miałbym dzięki temu i zarówno Blue Tower Defense 6, jak i jakąś inną grę, którą bym sobie tutaj wybrał. Nie wiem, niech będzie, że AME, czy cokolwiek innego, coś droższego na pewno bym wybrał, żeby oskubać jak najwięcej. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Owla, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. I teraz dla wszystkich napalonych, którzy już pobiegli odpalać Steama, to już zostało spatchowane. Tego już nie ma, nie da się tego zrobić, w związku z czym chwała za to. Najprawdopodobniej był to problem bardziej po stronie PayPala, niżeli Steama, więc też dla nas ciekawa kwestia, że tak na dobrą sprawę tutaj operator płatności głównie zawinił. Ciekawe, czy tam będą między nimi jakieś niesnacki. Ja nie przewiduję, ale kto wie. Ale co tutaj jest ciekawsze w tej całej kwestii? No bo nie mówiłbym o tym tylko, gdy był jakiś błąd, który już nie działa, tak? No bo to w sumie jeszcze jakieś gry tylko i wyłącznie. Nikogo to bardziej nie rajcuje. Chyba też niewielu rajcuje to, że praktycznie nie ma za to żadnych banów. I nikt nie pisał nic o żadnych banach, więc to tak jakby Steam ma w dupie, a pisanie komentarzy na Steamie to już nie do końca. No ale okej, zdarza się i tak w życiu. Co należy jeszcze powiedzieć, to, że ten youtuber zauważył, że główną istotą tego glitcha jakby było to, że mogłeś sobie dodać coś innego. W sensie niekoniecznie wybrać grę, którą można znaleźć tutaj na Steamie, tylko wpisać za pomocą konsoli tytuł konkretnej gry. W sensie nawet nie tytuł, tylko ID konkretnego tytułu, dzięki czemu on zostaje od razu dodany do waszego koszyka. Tutaj możemy zobaczyć, że zostało zrobione za pomocą konsoli po prostu, gdzie po prostu zostało za pomocą komendy coś dodane do koszyka. No i jeżeli się zna konkretne ID, można coś dodać. Przykładowo ziomek sobie tutaj do jakiegoś Borderlandsa, który już jest jakby niedostępny, nie da się go w ogóle kupić, bo go nie ma na Steamie. I dzięki temu mógł się w jakiś sposób, mógł właśnie zdobyć ten tytuł. Tylko, coś co jest ciekawsze, to, że na markecie Steam swojego czasu również były przedmioty, które są na markecie Steam. No to jest na przykład bardzo piękna kapsułka. Ale znajdowało się masę przedmiotów, których już nie ma w grze, a na których naprawdę da się mocno zarobić. Przykładowo podczas Majora w Krakowie był właśnie taki mega bundle, którego się dał kupić za $40. Obecnie przedmioty z niego są dużo więcej warte. W związku z czym można sobie zobaczyć, że za pomocą tej konsoli, za pomocą tego glitcha mogło dojść do sytuacji, w której zostało dospełnionych bardzo dużo przedmiotów na markecie. Czy one w jakiś sposób zaleją rynek i przez to spadną niektóre ceny? Nie wiem i według mnie szansa na to jest stosunkowo jakoś tam nieprzegigantyczna, bo gdyby tutaj była sytuacja, że faktycznie takich przedmiotów się dużo wylało, to byśmy zobaczyli naprawdę mocny krach na markecie. Wszyscy pamiętamy, co było, kiedy była ta cała imba z peso oraz z turecką lirą. Wtedy od razu widzieliśmy gigantyczne spadki, gigantyczne lawiny w dół. Na chwilę obecną czegoś takiego nie widać. Co prawda w ostatnim czasie zdarzyło się, że faktycznie spadł klucz z Team Fortressa 2, no ale to, że on sobie spadł, jakoś bym tutaj nie łączył i nie zrobił jakiejś wielkiej teorii spiskowej, że ludzie masowo kupowali właśnie te klucze do Team Fortressa 2 i teraz przez to jakoś to spadło. Nie, to jest technicznie zdrowy spadek wartości po prostu, więc nie ma się czego czepiać. Co więcej, należy zdać sobie sprawę z tego, że wiele przedmiotów do CS 2 wystawiane jest stricte na Steamie. Ma to miejsce przy okazji chociażby przepustek operacyjnych oraz wydarzeń, eventów, typu chociażby Major. I tak jak jesteśmy na stronie oficjalnej operacji Raptate, kiedy klikniemy sobie na kup przepustkę operacji, na chwilę obecną możemy zobaczyć, że przepiek kierowuje nas po prostu do
do sklepów, w którym już ten produkt nie jest dostępny. I już trochę lotto. Ale w momencie, kiedy ta operacja trwała, można było tutaj nabyć takowy to właśnie przedmiot, co oczywiście, czym oczywiście była przepustka. No i następnie można było ją w jakiś sposób to spieniężyć na markecie Steam. Na chwilę obecną, jeżeli sobie wejdziemy i zobaczymy chociażby na Raptide Pass, możemy sobie tutaj zobaczyć, że te przedmioty nie są jakoś turbo niesamowicie warte, ale 154 zł. Ją można było nabyć za 55 zł. Więc to mamy przykład ostatniej operacji. I coś, co jest tutaj kluczowe, to to, że takowa przepustka ma swoje ID właśnie na Steamie, sklepie na Steamie. Nie na markecie na Steamie, tylko na sklepie. W związku z czym jest szansa, że za pomocą tego exploitu można było dodać również do koszyka w jakiś sposób przedmioty, które po prostu nie są już dostępne, tak jak te gry, tylko po prostu takie przedmioty, które można kupić gdzieś tam właśnie do gry, czyli są tymi właśnie przedmiotami do gry. W związku z czym, jakby na to nie patrzeć, może dojść do tego, że w ten sposób wynurzy się dość dużo przedmiotów właśnie takich pożądanych, takich stricte przedmiotów, których można było nabyć przez jakiś to dany czas. Obecnie się tego nie da kupić, ale są gdzieś tam dostępne na markecie Steam po dużo wyższej cenie. Ja tu patrzę na Raptide'a, którego dało się kupić za 55 zł czy 60 zł w maksie, a można też sprzedać tą przepustkę za 154 zł. Ale aż strach pomyśleć o starszych operacjach, czyli chociażby, nie wiem, Bravo czy Payback, gdzie te operacje są, gdzie te przepustki są dużo, dużo więcej warte i przede wszystkim supply'e. Jeżeli sobie patrzymy na Raptide, to jest 54, natomiast jeżeli byście wrzucili chociażby Bravo, czyli na operację sprzed prawie że 10 lat, jakby na to nie patrzeć, no to tutaj już jest sytuacja totalnie, totalnie inna. I tu możemy zobaczyć, że takowych przepustek jest, uwaga, tylko 20 i kosztuje ona 1000 zł. W związku z czym ktoś, to nawet sobie dofarmi 3 takowe, no to umówmy się, już jest dosyć mocno ustawiony. No i pytanie tylko i wyłącznie o to, jak mądrze będzie potem to z tym grał. Mądrze oczywiście w cudzysłowie. Bo jeżeli zrzucą nagle niuka i zaczną sprzedawać przedmioty, których jest 20 na markecie, to logicznym jest, że mega zaniżą jego ceny. Ale jeżeli to będą robili stopniowo, no to może się zaraz okazać, że za kilka tygodni, też miesięcy, wynurz się jakiś przedmiot, który faktycznie zacznie zachowywać nieciekawie, slash niecodziennie, slash nie spodziewalibyśmy się czegoś po pewnym wiekowym przedmiocie. Także to może być dla nas wszystkich ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja jestem bardzo ciekawy, ile takowych to właśnie błędów się jeszcze będzie wynurzało. No bo jakby na to nie patrzeć, tutaj akurat ktoś znalazł błąd, który miał jakby miejsce między Steamem a między PayPalem. Czyli no umówmy się, tak, wcisną się idealnie w takiego klina, który mało kto, myślę, że kto by podejrzewał, by akurat tam w jakiś sposób węszyć, ale takowe błędy mogą mieć również miejsce. W związku z czym pytanie też, co Valve będzie z tym robić. Według mnie, jeżeli jesteśmy w sytuacji, jakiej jesteśmy, to znaczy, że za napisanie niewłaściwego komentarza na Steamie, o czym pisałem wczoraj, coś pisałem, mówiłem wczoraj, za pisanie niewłaściwego komentarza, i to niewłaściwego na zasadzie niecenzuralnego, czy jakiegoś obrażającego, tylko niewłaściwy komentarz to jest, ej, dodaj, bo chce się z tą zamienić przedmiotami, gdzie Steam oferuje taką możliwość, i jeżeli za coś takiego nakładane są community bany, no to umówmy się, za to, że ktoś wykorzystuje masowo błędy, które w jakiś sposób się pojawiają, no to chyba tym bardziej powinny być bany, przynajmniej tak to logicznie wychodziło, ale w przypadku czy to Steama, czy Valve, jakiejś logiki bym się tutaj nie doszukiwał i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jestem ciekawy, czy takich błędów wysunie się gdzieś tam więcej. Jestem bardzo ciekawy, ile ten błąd faktycznie działał, dopóki on nie został faktycznie zapodany, w sensie dopóki nie wyszedł na światło dzienne. Bo jest szansa, że ktoś tego znalazł sobie przez długi, długi czas, po prostu samemu tak skubał kasę, no a potem jakoś tak to wyszło, albo ktoś inny na to wpadł i to opublikował. Także też może tutaj być dość ciekawie. Dopóki to jakby nie wchodzi na rynek, dopóki to jest tylko i wyłącznie na temat samych gier, no to tutaj nie ma o czym gadać w ogóle, no bo to, że ktoś będzie miał więcej gier, no to w sumie wszyscy zadowoleni, nie? I twórca ma lepsze statystyki, i ziomek se pogra, i Steam zadowolony na większą sprzedaż. A jeżeli coś takiego zostało sprzedane właśnie tutaj na Steamie, to znaczy jakiś taki bundle poszedł czy coś takiego, no to może być ciekawie. Warto sobie powiedzieć o tym, że takie błędy mogą się również pojawiać, ale nie mamy co z nimi zrobić. Taka już jest natura tego marketu. Na innych tak czegoś takiego nie masz, nagle ktoś magicznie sobie zgliczuje i będzie miał dwa razy tyle akcji, albo nagle wyciągnie akcję po cenie sprzed 3 lat czy sprzed 5. No takich jaj na innych marketach nie ma, także to uroda marketu Steam.